co pewien czas naukowcy wskazują nowe zagrożenia występujące w naszym otoczeniu. Niektórzy zaliczają do nich telefon komórkowy, symbol swobodnej komunikacji międzyludzkiej. Nauka nie potrafi jeszcze wydać jednoznacznej opinii. Dla badaczy to duże wyzwanie. Chciałbym zrozumieć oddziaływanie fal na materię ożywioną. Jakie jest ich wzajemne oddziaływanie? Nie wiemy. Klucza do rozwiązania tej zagadki należy szukać w dwóch jakże różnych dyscyplinach – fizyce i biologii. Energia towarzysząca fali jest bardzo słaba. Zastanawiamy się, jak mogłaby oddziaływać. Czy da się to zmierzyć? Czy komórki ludzkie odbierają fale stosowane w telekomunikacji? Czy te fale mogą zakłócić ich działanie? Co wiedzą naukowcy, którzy zaalarmowali media? Społeczeństwo chce, by oszacowano zagrożenie dla zdrowia. Tymczasem pod ostrzałem fal każdy z badaczy zmaga się z problemem na swój sposób. Realizacja. Mózg w powodzi fal. Sprzedaż telefonów komórkowych rozpoczęto na początku lat 90. bez wcześniejszego zbadania ich ewentualnej szkodliwości. 35 lat temu napisałem, że moim zdaniem pola elektromagnetyczne mogą zakłócać funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Adwokaci i naukowcy pracujący dla przedsiębiorstw energetycznych i producentów kuchenek mikrofalowych nawymyślali mi. Nie zanalizowali mojej pracy, zaatakowali mnie osobiście. Wkurzyło mnie to. Andrew Marino poświęcił życie badaniu wpływu fal elektromagnetycznych na żywe organizmy, a zaczął od badań nad ich właściwościami leczniczymi. Usiłowaliśmy pojąć, jak naturalne impulsy elektryczne organizmu ludzkiego regulują jego wzrost. Na początku lat 70. pracowałem na Wydziale Ortopedii. Chcieliśmy wykorzystać te informacje, żeby stymulować odbudowę tkanki kostnej po złamaniach. Ze względów bezpieczeństwa badania przeprowadzaliśmy na zwierzętach. Stwierdziliśmy, że energia elektryczna wywołuje u nich poważne i niepokojące objawy. Przez 40 lat Marino opublikował 150 artykułów na temat wpływu pól elektromagnetycznych na żywe organizmy. Podważał w nich uspokajające tezy tych, którzy te pola wytwarzali. W latach 60. przeprowadzono badania osób, które były na nie najbardziej narażone. Mieszkających w pobliżu lotnisk i linii wysokiego napięcia, pracowników telekomunikacji i wojskowych. Ale wyniki badań dotyczących negatywnego wpływu na zdrowie fal o słabej mocy były stale podważane. W latach 70. komórki jeszcze nie istniały, dlatego zainteresowano się radarami, kuchenkami mikrofalowymi i liniami wysokiego napięcia. Uznawano, że wydzielana przez nie energia jest zbyt słaba, żeby mogła szkodzić. Postanowiłem się przekonać, czy to prawda.
Pola, które na nas oddziałują, są emitowane przez wszystkie urządzenia elektryczne, od suszarek po Wi-Fi. Ale poważne zaniepokojenie naukowców i opinii publicznej wzbudziły dopiero telefony komórkowe, które przykłada się bezpośrednio do głowy. Przez moje ręce przepłynie prąd, który rozświetli lampę. Fale elektromagnetyczne intrygują badaczy ze względu na energię, którą przenoszą. Chodzi bowiem o to, że te fale są strumieniami fotonów, czyli cząstek niosących energię. Im wyższa częstotliwość fali, tym więcej foton ma energii. A im więcej fotonów, tym silniejsze jest promieniowanie. Fala elektromagnetyczna rozchodzi się w próżni. Jest niewidzialna, bezwonna i to, jak sądzę, sprawia, że uchodzi za tajemniczą. Poszczególne typy fal elektromagnetycznych różnią się częstotliwościami. W telekomunikacji stosuje się względnie niskie częstotliwości. Fale emitowane przez telefony komórkowe mają częstotliwość od 900 do 2000 MHz, czyli niższą od częstotliwości światła. Uważano je za nieszkodliwe, bo promienie uchodzące za szkodliwe, takie jak rentgenowskie czy gamma, mają znacznie wyższe częstotliwości. Energia fotonu emitowanego przez telefon komórkowy jest niewystarczająca do zrywania wiązań atomowych. Innymi słowy, przy częstotliwościach stosowanych w telefonii komórkowej, energia fotonu wysyłanego przez telefon jest zbyt słaba, żeby zerwać wiązania atomowe. W okresie komercjalizacji pierwszych telefonów komórkowych jedynymi znanymi zjawiskami wywoływanymi przez mikrofale były zjawiska termiczne. Kiedy emitujemy dużą ilość fotonów, mikrofale wprawiają cząstki wody w wibracje, które podnoszą temperaturę materii. Na tej zasadzie pracują kuchenki mikrofalowe. Telefony komórkowe działają na tych samych częstotliwościach, czyli emitują ten sam typ fotonów, ale o mocy 10 tysięcy razy mniejszej. Badacze najpierw zadali sobie pytanie, czy energia emitowana przez komórkę wystarczy do podgrzania mózgu. Telefon wysyła energię. Część służy komunikacji, reszta rozchodzi się po ciele, po dłoni i głowie. Joe Viard jest fizykiem zatrudnionym przez jednego z operatorów telefonii komórkowej. Jego badania mają na celu oszacowanie energii przesyłanej z telefonu do mózgu. Trzeba się upewnić, iż żadne jego ogrzanie nie jest możliwe. Mierząc pola elektryczne w specjalnej cieczy, Joe Viard wylicza ilość energii wchłoniętej przez 10 gramów mózgu. Ustala SAR. Dopuszczalny poziom absorpcji dla poszczególnych telefonów. Pochłonięta energia bywa różna w zależności od osoby. Metodą tą nie określamy poziomu emisji telefonu, lecz jej górny pułap. Na forum międzynarodowym zostały ustalone parametry badania i sprzętu, które gwarantują, że pomiar SAR będzie przeprowadzony prawidłowo. SAR, zamieszczony w opisie telefonu, określa maksymalną moc wchłoniętą przez mózg użytkownika. Dopuszczalny prawnie limit 2 watów na kilogram ciała gwarantuje użytkownikom, że żadne ogrzanie nie jest możliwe, w przeciwieństwie do tego, co usiłuje nam wmówić ta reklama. Si
Badając, jak wzrasta temperatura skóry pod wpływem emisji fal elektromagnetycznych, stwierdziliśmy, że przyrost nie osiąga nawet 1/10 stopnia. Skupiają uwagę na problemie efektów termicznych, chociaż wiedzą, że telefon nie wytwarza ciepła. A gdyby nawet, to nie zmierzyliby go, bo nie można włożyć termometru do głowy, a więc problem nie istnieje. Gdybym był adwokatem producenta, powiedziałbym, finansujcie dalej te badania. Normy telefonów oparte na SAR są coraz częściej podważane, bo oparto je na założeniu, że zdrowiu może szkodzić jedynie efekt termiczny. Andrew Marino uważa jednak, że fale mogą mieć inne działania, których SAR nie pozwala zmierzyć. To jak gra w trzy kubki. Wkładasz kamyk pod jeden kubek, przesuwasz szybko kubki i trzeba zgadnąć, pod którym jest kamyk. Zasada jest ta sama. Zwracają waszą uwagę na jeden kubek, kiedy problem jest pod drugim. Ten kubek to SAR. Drugi kubek to prawdziwy problem. Jedyne wykryte zjawiska to zjawiska termiczne. Co nie znaczy, że nie ma innych i nie warto stawiać pytań. Najważniejsze z tych pytań brzmi, czy fale mogą wywierać jakiś wpływ, nie podnosząc temperatury powyżej legalnego progu? Czy organizm może reagować na promieniowanie, jeśli żadne z urządzeń pomiarowych nie odnotowuje przekazu energii? Zajmuję się wpływem czynników środowiskowych na fizjologię roślin. Jest to szczególnie ciekawe, bo rośliny są żywymi organizmami przystosowanymi do przechwytywania promieniowania elektromagnetycznego, na przykład światła. Chcemy wiedzieć, czy ta zdolność odbierania promieniowania elektromagnetycznego może dotyczyć innych częstotliwości. Doświadczenia Alena Wion na sadzonkach pomidorów odbiły się szerokim echem. Wykorzystując skonstruowane przez fizyków z Clermont-Ferrand komory rewerberacyjne, które pozwalają precyzyjnie kontrolować promieniowanie, Alain Vion przez 10 minut wystawiał sadzonki pomidorów na działanie częstotliwości właściwych dla telefonów komórkowych. Użył przy tym mocy mniejszych niż dopuszczane przez SAR, aby uniknąć wszelkich efektów termicznych. W wyniku eksperymentu rośliny zareagowały, wydzielając kalmodulinę, a produkują to białko w sytuacji zewnętrznego zagrożenia. Kiedy zobaczyłem wyniki doświadczenia, powiedziałem sobie, do licha, fajnie, że jest jakaś reakcja. Frajda była podwójna, bo wiązała się z niespodzianką. Spodziewaliśmy się jakichś zmian, ale nie aż takich. Wynik za każdym razem był identyczny. A gdy zainstalowaliśmy wokół roślin izolację, przestały reagować. Vion i jego współpracownicy otrzymali wiele nagród i byli cytowani w czasopismach naukowych, gdyż podważyli dogmat, dowodząc, że żywe organizmy